Sprawdź, czy ciąg AN równy 7 minus 4N jest ciągiem arytmetycznym. Aby zbadać, czy ciąg jest ciągiem arytmetycznym, należy obliczyć różnicę AN plus 1 minus AN. Jeżeli ta różnica będzie stała, będzie to oznaczało, że jest to ciąg arytmetyczny. Jeżeli będzie zależna od N, oznacza to, że nie jest to ciąg arytmetyczny. Widzimy, że w tej różnicy pojawia nam się wyrażenie AN minus 1, AN plus 1. Obliczmy to wyrażenie. Widzimy, że w miejsce wyrażenia N plus 1, czy inaczej w miejsce wyrażenia N, mamy teraz wyrażenie N plus 1. Podstawmy więc pod każdego N wyrażenie N plus 1. Dostaniemy 7 minus 4 razy zamiast N wstawiamy N plus 1. Uprośćmy jeszcze to wyrażenie, czyli mamy 7 minus 4N i minus 4 razy 1 mamy minus 4, co nam daje? 7 minus 4 mamy 3, minus 4N. Teraz możemy już obliczyć wyrażenie AN plus 1 minus AN. Za AN plus 1 wstawiamy 3 minus 4N. Minus i teraz wstawiam wyrażenie AN, ponieważ minus dotyczy całego AN, więc musimy tutaj otworzyć nawias. Za AN wstawiamy 7 minus 4N. Dostaniemy 3 minus 4N, opuszczamy nawias, czyli minus razy plus daje minus razy minus daje plus i redukujemy wyrazy podobne. Minus 4n plus 4n daje 0, 3 minus 7 daje nam minus 4. Widzimy, że jest to stała liczba, niezależna od n, więc będzie to ciąg arytmetyczny. Możemy jeszcze tylko na podstawie naszego wyniku określić, czy będzie to ciąg rosnący czy malejący. Ponieważ nasza różnica wyszła mniejsza od 0, widzimy, że będzie to ciąg malejący.